W lipcu po raz drugi na Żuławach pojawili się rajdowcy z całego okręgu. Na drugi rajd żuławski widzowie z gminy Pruszcz Gdański wybrali się kajakami i na rowerach. To była pierwsza tego rodzaju impreza na terenie naszej gminy. Połączenie rajdu samochodowego, a więc trochę emocji takich sportowych, motoryzacyjnych z takim wypoczynkiem i relaksem w bardzo pięknych krajobrazach naszej gminy. Mieszkańcy gminy na rajd wybrali się w obstawie służb mundurowych. Jest około 30 strażaków łącznie, 10 osób z OSP Jagatowo i około 20 osób z OSP Wisina. Przyjechaliśmy tutaj na rowerach ze Straszyna, zabezpieczyliśmy to strażą gminną i też zarządzaniem kryzysowym. Nikogo nie trzeba przekonywać, że rajd to wielkie wydarzenie i mnóstwo emocji. Tutaj, jak było widać, przejeżdżają auta i jest bardzo fajnie, ale no też przy okazji jedno z drugim połączyliśmy, czyli przyjemność jazdy na rowerze i obejrzenia sobie rajdu, także... Bardzo udany rajd. Jest fajnie, naprawdę. Tak. Kibicujemy ja jako siostra wraz z sąsiadami. Bardzo lubimy rajdy, jesteśmy grupą zorganizowaną. Ostatni odcinek rajdu zlokalizowany był w Krępcu. Tam też zgromadzeni widzowie zostali ugoszczeni na terenie rekreacyjnym. W Oparach Spalin wyczekujemy następnego OS-a. Polecamy również zobaczyć pikniki rodzinne na Dzień Dziecka w gminie Pruszcz Gdański oraz 7. Żuławski Tulipan dookoła świata. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.